Cześć. Pewnie niejednokrotnie będąc w porcie czy na plaży, na przykład o zmroku czy w nocy, obserwowaliście światła widoczne w oddali. To między innymi światła statków na redzie oraz przemieszczających się na linii horyzontu. Każdy statek na morzu jest odpowiednio w nocy oświetlony. Po układzie świateł można określić, co to jest za statek, kuter czy holownik, ale przede wszystkim w jakim kierunku płynie. Światła powinny być pokazywane również w przypadku ograniczonej widoczności, na przykład we mgle. Na różnych typach statków stosuje się różne kombinacje świateł białych i kolorowych. Jedną z kategorii wyróżniających statek jest jego długość całkowita. Jest ona mierzona jako pozioma odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi stałymi punktami na dziobie i na rufie. Inną kategorią, która dzieli statki, jest rodzaj jego napędu, w zależności czy korzystają z napędu mechanicznego czy żaglowego. Na przykładzie naszego trójmasztowca, Oceani, opowiem Wam o tych światłach. Nasz statek, tutaj widoczny w swoim macierzystym porcie w Nowym Porcie w Gdańsku, to trójmasztowiec. Ma trzy maszty z trzema żaglami stawianymi elektrycznie o wysokości 32 metrów każdy. Ma także napęd silnikowy diesel. Oceania ma niespełna 50 metrów długości i 9 metrów szerokości. Jej maksymalna prędkość to 12 węzłów, a przelotowa to około 10 do 11 węzłów. Zacznijmy od identyfikacji świateł. Widzicie bardzo prowizoryczny rysunek oraz jego odzwierciedlenie na naszym statku. Idąc od dziobu mamy światło masztowe, światło białe, które świeci prosto do przodu, widoczne z obu stron statku, ale niewidoczne na wprost od rufy, gdyż kąt jego zasięgu to 225 stopni. Kolejno mamy dwa ważne światła oznaczone szóstką i siódemką, to światła burtowe. Pierwsze z nich, czerwone, z lewej strony burty, widoczne jest z lewej strony i na wprost od obu. Drugie, zielone, na prawej burcie, jest widoczne z prawej burty i na wprost od dziobu. Dodatkowo mamy jeszcze światło rufowe, białe, świecące do tyłu i widziane od rufy oraz żółte światło holowania. Światło holowania świeci również do tyłu. Widzimy je od rufy ponad światłem rufowym. Tak wygląda sytuacja, kiedy jesteśmy w ruchu. Włączone jest światło masztowe, oznaczone numerem 1. Pierwszym i drugim, oba światła burtowe oraz rufowe. Ale zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Przeanalizujmy najpierw poruszające się jednostki. Mały statek o napędzie mechanicznym lub wiosłowym o długości do 7 metrów, który się porusza, powinien pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu. Mały statek żaglowy o długości mniejszej niż 7 metrów może być oznaczony w nocy jedynie białym światłem widocznym ze wszystkich stron oraz drugim białym światłem pokazywanym przy zbliżaniu się innych jednostek. Mały statek o napędzie mechanicznym, czyli właśnie takim jak Oceania, powinien pokazywać światła burtowe, rufowe i masztowe. Światła burtowe mogą być połączone w jedną latarnię. Światło masztowe i rufowe może być zamienione na jedno światło widoczne ze wszystkich stron. Tyczy się to jednostek do 50 metrów. Statki o napędzie mechanicznym o długości powyżej 50 metrów na morzu i powyżej 110 metrów na wodach śródlądowych w drodze mają dwa światła masztowe. Światła te są oddalone od siebie. To znajdujące się bliżej rufy statku jest wyżej, a bliżej dziobu niżej. Mały statek żaglowy do 20 metrów w nocy powinien pokazywać światła burtowe i światło rufowe, przy czym światła burtowe powinny być złączone razem lub świecić w jednej latarni w pobliżu dziobu. Albo światła burtowe i światło rufowe powinny świecić w tej samej latarni na szczycie masztu. Widoczny na filmie statek żaglowy widzimy od lewej burty. Statek żaglowy powyżej 20 metrów w nocy powinien pokazywać światła burtowe i światło rufowe. Na maszcie może dodatkowo pokazywać światło czerwone nad zielonym, widoczne ze wszystkich stron. Jeżeli statek żaglowy lub mały statek korzysta z silnika w nocy, powinien pokazywać światło masztowe. Mały statek do 50 metrów, stojący z dala od brzegu na kotwicy w nocy, powinien pokazywać jedno białe światło widoczne ze wszystkich stron. Statek powyżej 50 metrów powinien pokazywać dwa białe światła na dziobie i na rufie, widoczne również ze wszystkich stron. Statek nieodpowiadający za swoje ruchy powinien pokazywać dwa czerwone światła widoczne dookoła widnokręgu. Mogą być dodatkowe światła poruszające się jak wahadło.
Dodatkowo, gdy porusza się po wodzie, również ma włączone światła burtowe i rufowe. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej powinien pokazywać 3 umieszczone w pionie światła widoczne dookoła widnokręgu. Górne i dolne czerwone, a środkowe białe. Gdy porusza się po wodzie, powinien pokazywać światło masztowe, światło rufowe i światła burtowe. Statek na mieliźnie powinien pokazywać 2 światła czerwone widoczne dookoła widnokręgu i 1 białe światło kotwiczne dla długości 50 metrów lub 2 światła, gdy ma więcej niż 50 metrów. Na tym dziś kończymy. Uzupełnijcie wiedzę o znaki dzienne. Link znajdziecie poniżej.